Schował się, chodź tu, nie denerwuj mnie nawet. Powiedział, że nie będzie nagrywane. Nie będzie. Siedzi u mnie drugi dzień, próbuje moje błędy poprawić wszystkie, jakie tutaj są tak naprawdę. Nie. Ja namieszałem przewodu, wszystko sieje. Ale jest okej. Nieźle. Dobra, powiem tak. Tak jak mówiłem, nie będzie instruktażu z uruchamiania magazynu energii. Jak ja zobaczyłem tutaj, ile trzeba jeszcze pracy włożyć, żeby to i jeszcze teraz ja tu będę siedział, obserwował, będę Hubertowi wysyłał, jak bateria się zachowuje, dobrze mówię? Tak. Także tutaj no, powiem wam, w pewnym momencie mi się go odechciał. Co? Tego magazynu? Tego magazynu ogólnie, nie? Ale pomału, ale już teraz już jest, że tak powiem, uruchomione, bo to siało, tamto się nie łączyło, bo tu chińczyk zawieszony, bo tu coś, bo tu coś, bo tu jeszcze kuba coś, bo Żyłka nawieszał i zadowolony, nie? Także... Mówię, nawieszany, na kupę, tu antena, tu nie pasuje, tam się świeci, tak? Ale jest, słuchajcie, tak, nie tykamy się, ja się w ogóle nie tykam, Hubert widzi, jak się zbliżam do baterii, to się częściej, nie? Panie, co tu pokazuje, mniej więcej, teraz nam pokazuje, tak, to jeszcze ty tłumacz, bo ty jesteś dobry tłumacz, ja jeszcze połowy tego nie rozumiem. Ja nie jestem tłumacz, ja wiesz o tym, że ja nie potrafię tłumaczyć. To mam od góry, temperatury. To tak, na szybko, temperatury, no. Najniższa, najwyższa, średnia wyliczona, rozjazd masz na selach. Ty, popatrz. Ja mam stresa, teraz mi się ręka częściej normalnie, jak z tobą film robię. Masakra, coś niespotykanego. Napięcie poszczególnych ogniw, znaczy poszczególnych, maksymalnego i minimalnego i różnica delta. Delta jest najważniejsza tutaj. Balansowana była bateria. Balansowaliśmy, no tak. Próbowaliśmy, bo bateria u mnie stoi ponad rok czasu nieuruchamiana. I to nie jest do ciebie przytyk, żeby nie było od razu. Nie było czasu, ja nie poskładałem. 7 miesięcy ogniwa stały luzem, to i tak z nią tragedii nie ma i dalej jest naładowana prawie do pełna. Tak, no ale teraz trzeba tak sprawdzić, zobaczyć tam ile pojemności jeszcze zostało, ale tak, myślę, że jest, no, nieźle jest. Ustawiona jest bezpiecznie tak, żeby było na bezpiecznie i na no, testy. Zakres widać, bo teraz zakończyło ładowniku, możemy pokazać no też, ale zakończyło, z tego co widzę, to zakończyło ładowanie, także do 4,05V na ogniwo będzie ładowana, tak? Mhm. Zabezpieczenia tutaj w monitorze też są pouruchamiane, także w razie jakiejkolwiek draki to wszystko wrzuca. Już parę razy się wyłączyło z byle głupoty. Tak. I o to chodzi, właśnie o to chodzi, mają wyłączyć. To jest najważniejsze. Dokładnie. SOC, no, jakby to chciał komentować, to SOC jest inaczej na razie ustawione. Przybliżone, tak. Nie, to, będzie, no. To będziemy kalibrować jeszcze, na razie to musi popracować. To jest tylko wyświetlenie takiej cyferki, tak? Falownik jest ważniejszy. Informacje ten, no i tu, o, zobaczcie. Siało to trzeba było zrobić świąteczne, tak? Okay. Jedziemy na falownik. Tu trochę ciemniej, ale dobra, będzie w miarę. Czekajcie. Światło dołożymy. Bo tutaj oczywiście standardowo. Panie. No i dobra, doszliśmy do falownika, daleko nie ma. Musieliśmy się trochę naradzić. Baterie, że mi ładowali, już jest naładowana. Kurde, nic nie widać. A nie, to tak. Może ja nic nie widzę, bo mi wyświetlasz te głapy. To ja pokażę. 100%. 100% bateria jest? Gdzie to jest? Aha, tu jest na dole. Czyli jest mamy. Naładowana. Bateria jest naładowana do pełna. I mamy ustawienia teraz, że mogę korzystać z 30% baterii. Na razie. Na bezpiecznie. Tak. A to już nie chodzi o to, tylko ogólnie jest tak ustawione, żeby z 30%, bo musimy zobaczyć, z czym mamy do czynienia. Tak, no, tak, kiedy się bateria rozjeżdża, tak nie ma czasu siedzieć tutaj dzisiaj. Znaczy ja nie mam czasu, a Tomek przypiłuje. Na razie jest kupę dni słonecznych, jak będą kiepskie, to na pewno ją rozładuję, bo to albo elektryka, albo coś, bo będę na pewno wtedy z tego magazynu ładował właśnie elektryka, bo małego mi braknie. No i zobaczymy, no kiedy będę widział, kiedy odepnie baterię, wtedy mam robić zdjęcia i inne rzeczy, nie? Ile procent i wysyłać tutaj do majstra. I tabelki. No i tabelki dla mnie, których nienawidzę. Tabelki, nie wiem. Na razie jeszcze nie myślę o tych tabelkach. Dobrze, na razie ogólnie jest odpalone. Tak jak mówię, falownik sobie działa, lata sobie PV-ka, wszystko sobie lata. Bateria na razie z tym wszystkim współpracuje. Poblokowane jest oddawanie do sieci z baterii. Bo wiecie, że trzeba baterię pozgłaszać, inne rzeczy, także to jest wszystko poblokowane, nie ma opcji oddawania z sieci z baterii. Falownik sobie na razie chodzi w normalnym trybie. No i tyle, no co ja tutaj więcej wam ponagrywam. Ja tu idę ogarnieć te pipy dalej, a to sobie będzie działało, w razie jakichś errorów, innych rzeczy mam się zgłaszać do gościa i tyle. No, no tak samo w razie errorów to albo się rozłączy, albo przychodzisz sam rozłączasz. No to mówię, to takie... Ja sobie muszę na kartkę pospisywać, co dzieje, jak ten, no później to samo wejdzie po prostu do głowy, nie? To takie pierwsze koty za płoty. Także po różnych perypetiach działa. Tyle. Na razie z tego wszystkiego
Coś o magazynie energii to wam powiem po miesiącu, dwóch miesiącach, jak już z tym się wszystkim zapoznam, jak przyjdą kiepskie dni i zobaczymy tak naprawdę no całą resztę ten, jak to będzie działało. No i tyle. Co mam więcej, to namyślamy. Jest odpalone i trzeba tego pilnować. I mówię, to nie jest taki hop-siup, jak się komuś wydaje. To nisko napięciówka, to tam się falownik wepnie, stryk, pyryk i gotowe, nie? A tutaj pięć laptopów, tu jakieś komunikacje. Normalnie masakra. To, co czego nienawidzę po prostu. Nie ma tego dużo. Dobrze, że on ma tylko do mnie 30 km. Jak się przyjedzie, to się ładuje do pełnej i wraca do domu. Tak? No, kradnę. Nie kradnie, na legalu idzie. Słońce świeci, to nasze cały czas. A, no tak. Ładujemy, do, ile wlezie, nie? Dobra, słuchajcie. Z mojej strony tyle. Z Huberta też. Na razie, cześć. Szczęścia, zdrowia.